No to jedziemy, widzowie. Śmietnikowy raj 172. Sprawdzisz reklamówkę? Bardzo chętnie. I być może ten kartonik z garnkami. Czy będą w środku? Zacznijmy działać. Tylko uważaj, bo będzie woreczek w środku. Nie chyba. Może nie. Jakiś woreczek jest. Nie kuś, nie kuś. Aha. Bluza. Tak, bluza? Tak. O, ładna bluza. Bluza z kapturem. Bluza damska. Zobacz, mamy bluzę lak. Przypaloną. Nie wiem, czy celowo, czy nie, ale jest. A, przepalili. Jakiś palacz musiał być. Oby z większym szczęściem przyniósł nam ten karton. O kurde, kryształ chyba. Tak? A nie, tak. Nie, puchar. O kurde, jakie to ładne. To jest nie puchar, to kryształ po prostu. To jest na... Kryształ na jakieś ciasta, nie? Nie wiem, ale wygląda to zjawiskowo. Ładna. Jasny gwint. Gdzie jest fart? Dobrze, że cię wzięliśmy. Od razu na samym początku. Dzisiaj mamy farta. Raczej nie ma żadnych uszczerbków. A ta podstawka co to jest? Ze złota? Pozłacana? Ona jest prosto z innej planety. Aha. Zabieramy i lecimy dalej. Otwieramy dzisiaj całą noc. Może z takim skutkiem. Na samej górze nieprzewidywalny kartonik Adidasa. Oho. Podążamy za nim, widzowie, aby otworzyć nieznane sekrety śmietników. Gumaki. Nie no, kozaki. To nie gumaki, to są... No buty lakie, no, buty. Buty damskie, no. Ogólnie rzecz biorąc. Używane, zakurzone. A jaki będzie efekt otwierania tutaj? A zerkniemy i do tej torby, bo może być torba w torbie. Ósmy smak. No to odsłońmy rąbka tajemnicy. Torby na prezenty i nie tylko. Świąteczne. Może będzie szybciej. I oto cały obraz. Święta tuż, tuż. I tutaj mamy torby na prezenty. A może prezenty są? Ano są. Ano są. Z czego to jest zrobione? Z drewna. Ale nie, te końcówki? Tipsy. Co tam jeszcze? Mikołaj wręczył chatkę dla niedźwiadka. To jest chyba, wiesz co, Leon, to jest, co trzymałeś wcześniej? O, to mamy kluczyki. Niepełne w kwocie 16 zł, no słucham cię. Gdzie tu chyba świeczkę się wkłada zapachowo. Tablica motywacyjna. Widzowie, motywacji nam nigdy nie zabraknie dzięki wam. I będziemy patrzeć przez żółte okulary, a więc śmietniki, podążajcie. Będzie się działo. A dawaj, co tak wolno, dawaj. Dzisiejszej nocy otwieramy dosłownie wszystko. Pięknie, mamy walizeczkę na śmietniku. I radyjko. A środek tej walizki? Radyjko się przyda w czasie podróży. Nie powiem. Galanti. Retro. No retro. Unitra. O, nawet działa, dobra. Trzeba jeszcze otworzyć. Ja to przez rozrywanie się nie da. Na dworze 0 stopni. Nie no, gadki czy matki to nie wyciągaj. Jeszcze przydadzą. Wszystko się przydaje. Tu tak, ale jak w tym drugim patrzyłem. Aha. Wow. Jeszcze jedna jest. Mini. No tamta lepsza, bo to za duża. To jest na szyfr.
Mam nadzieję, że obędzie się bez tego. Fajna, pojemna, przestronna, wygodna. Czekaj, może tak. Dolerami się wraca z powrotną tak. drogą. Tak, Kargul i Pawlak. Kto dolary włoży do Ameryki? No. Tak to wygląda. Dajesz karton, pojemność. A zobacz, ile wieszaków. I wieszaki. Cały sklep był obwieszył kurtkami czy innymi, inną odzieżą. Krawaty, wieszaki, coraz mniej używane. Widzowie, na śmietniku po prawo będzie co otwierać. No zaraz sprawdzimy. I następny kartonik. Pytanie, czy cały? Chyba tak. Więc lakie, otworzysz. Różowe paski. O, nie jest, ale nie buty. Zobacz, ale to psikus. Co to? To koszka. Ono oczko dała. Zobaczcie, widzowie, karton zniósł jajo. Znosi złote jajka? Zobacz, jaka chustkę ma. A to tu takie... Ładne, takie regionalne. Regionalna. A jest na baterię? Tak. Jest na baterię. No to zobaczymy, czy jest funkcjonalna. Czy będzie chodzić. Dobra, 3 baterie włożone, więc działaj. Wymieniliśmy 10 baterii i dalej nic. Gun Colsena nigdy się nie poddaje. Dokupione nowe baterie i musi zadziałać. Do dzieła. Śpi. Widzowie, teraz czas otworzyć, może nie ten księżyc, ale ten kartonik. Powiem tak, nie wiem, czy tam w środku będzie ta konsola PlayStation 5, ale samo pudełko, sam karton też jest wiele wart. Lakie. Do dzieła. Tylko delikatnie w tym przypadku, nie otwieranie przez rozrywanie. Tak jest. Tak zrobię. Co to jest? Nie wiem. Płachta na byka? Coś w tym stylu, ale nie czerwona. Delikatnie. Może jakiś pad się zawiruszył. Instrukcja. O, karta. Mamy jeszcze instrukcję obsługi, folia i folia, a pudełko zabieramy, co by nie było. Dzisiaj mamy totalne otwieranie różnych kartonów na śmietniku i nie tylko. Karton ładnie wygląda. Graceland. O, co tu mamy? Jakość pierwsza klasa, poszewki. Calutkie. Komplet pościelowy Kora. No i takie niespodzianki można spotkać w kontenerach. Bo pomagać warto zawsze i wszędzie. Przy okazji kompletu mamy komplet butów. I to niesamowitych. Ta myszka Miki powędruje w dobre miejsce. No nie wiem, mamy otwierać te 3 worki? Jest potencjał. Nie powiem. A spróbujemy po cichutku. No ta skrzynia już robi wrażenie. Szczególnie, że może być coś ciekawego. Bum! Mało brakowało.
Wyobrażacie sobie tutaj biżuterię. Oj, oj, oj. Nie są to marzenia ściętej głowy. Na śmietniku wszystko jest możliwe. Patrzcie to! O, fajne. Jabłuszko. Fajne koszyczek. Brązowe. Lakier na głowę to się zakłada. I przeciwdeszczowa. To raczej chyba do owoców, bo to jest w całości owocu. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dla wszystkich. No proszę, trzeci worek. Jest, voilà. Na to czekamy. Solniczka grzybowa. No w kuchni grzyby, czemu nie? Potężna latarka. Tylko baterię trzeba. A tu mamy szklaneczkę, kubeczek dla krasnoludków. Taki duży. Plus piłeczka. Z takiego kawy to by... Wow. Co to za kwiat? Haber? Być może. Zgadłeś. A może Bartuś? Są mi termosy, ale chyba nie chińskie i nie z PRL. Jest i ananas. Z nas takie ananasy. Jest. Ananasy siódmej klasy. Normalnie kuchnia została wyrzucona do śmieci, ale możliwe, że mamy coś bardzo konkretnego. Tam. Już po to sięgam. I mamy bałwana. Czyli razem mamy trzech bałwanów. Ale się ładnie uśmiecha. Nie ma źle. Uwaga, to nie wszystko, co ludzie wyrzucają do śmieci. Proszę bardzo. I zapałki. Widzowie, co to jest? Bo wygląda apetycznie i solidnie. Fajne. Przydatny do wszystkiego. Można orzechów sypać na przykład. Zobaczcie, widzowie, ile tu będzie odkrywania, otwierania sekretów. Jest piesek. Jest piesek, jest torebka. Jest i baranek. Dokupujemy się do bałwana, a właściwie to może być Święty Mikołaj. Nie, znaczy jest Święty Mikołaj w postaci jeża. Co nie? Nie, on taką brudkę ma, czapkę. Nie chcę nic mówić, ale będzie trzepanie tej torebki. Może znowu trafimy na monety, albo jeszcze coś więcej. Maskotki gotowe, lakę trzepiemy. Może coś do Mikołaja poleci. Nie tym razem. Mikołaj sam przygotuje dla was prezenty. Ale pomijając to wszystko, sama torebka Addison Road jest klasa, sama w sobie. A ty, Mikołaj, leć do Laponii po prezent. Kto nie oglądał poprzedniego odcinka, w takich torebkach były różne cuda. Może tym razem się powtórzy. Może śmieci, może skarby. Lakę, ty to sprawdzisz i wytrzepiesz. Na zewnątrz. Przy koszu, aby ewentualnie wszystko wyrzucać. To wyrzuć od razu. Myślałem, że to jest... A trzepanie na sam koniec, pamiętaj. Jeszcze mamy zamek. Śmietnikowy raj. Uwaga. Otwieranie. O nie. Kurde, ale... Dalej z tym. Niespodzianki. Dobra, teraz trzepanie. Tu jeszcze mamy zamek. A, jeszcze tutaj. To teraz trzepanie. Nie wiem, jak coś wypadło, to mówcie. Tym razem mniej szczęścia, ale to nic. To są śmietniki, nie zawsze musi się udać. Uwaga, mamy niezwykły materac.
i jak on będzie wyglądał w całości, lakę dajesz. Gąbkowy. Wow. Fajny. Różowy kolor. A różowo będzie też na innych śmietnikach, zobaczcie to. O. Kochani widzowie, jak ostatnio wyciągaliśmy reklamówkę, aby ją przejrzeć, był sokownik. Dziękuję za odpowiedzi. A teraz w swoim stylu. A to kawał tego, betonu. Antek, podaj cegłę. Tym razem z taką zdobyczą mieliście do czynienia. Antek, podaj cegłę, bo... Dobra, nie kończymy zdania. A komu potrzebna bibuła w cenie 0 zł na śmietniku? A może chcecie pograć w Monopoly? Nie ma sprawy, na śmietniku wszystko jest możliwe. Oho, cały komplecik, co im banknoty. Trochę inne, ale dużo banknotów. Może dopiero będą w przyszłości takie występować. A może Conor McGregor? Będą zombie szły niedługo na Halloween. My to zrobimy. Ale najpierw zostawimy tutaj, w widocznym miejscu dla każdego. Szydełkowe. No to wygląda ciekawie, bo mamy kontener bio i na samym dnie chociażby obraz. Jak zawsze robię tak, aby nie zobaczyć, tylko zobaczyć razem z wami. Widzowie. Dobra. A, to jest tablica taka do przypinania różnych rzeczy. Kurde no. Aha. Gang Lucena. Nie wypał. Taki sweterek. Taki ocieplasz na plecy. Jakby. Sukieneczka na dziewczynkę. Fajna, taka ciepła na tę porę roku. Widzowie, zanim zaproszę was na śmietnikowy raz 173, czyli ciąg dalszy perypetii Gang Olsena, zgadnijcie, co to może być za maskotka. Nie małpa. I nie wielbłąd. I nie krokodyl. I nie delfin. A jaką ma ładną kurtkę, patrzę. Uwaga, uwaga, podnosimy... O, cześć, Eskimos. A on już jest przygotowany na zimę, patrzę. Kurde, ciepły kołnierz, kurteczka ciepła. O, brawo, brawo. Śmietnikowy raj. Już niedługo kolejne emocje. Pa, pa.